Cześć, witajcie, ja jestem Stalek, i rozpatrzymy kolejny odcinek z GTA San Andreas i wiecie czego dawno nie było? Dawno nie było morderstwa z łopaty! Jak tego dawno nie było i zamierzam do tego teraz wrócić, bo wróciła mi łopata, odzyskałam łopatę i trzeba to dobrze teraz wykorzystać, proszę bardzo. Morderstwo z łopaty musi być. Jest zamordowana osoba z łopaty, jak tego dawno nie było. Dobra, słuchajcie, taka sprawa. W tym odcinku będziemy zajmować się kupowaniem ubrań. W kolejnym odcinku zrobimy dwie misje dla Sweeta i to w sumie będą na tyle krótkie misje, że poza tymi misjami to ewentualnie popsyjmujemy sobie jakieś kolejne tereny. I tak myślę, że za maksymalnie 3 dni w sumie już będziemy kończyć grę. Bo w sumie to jest odcinek, w którym będziemy kupować te eleganckie ubrania w tym nowym sklepie, który nam się odblokował. A w kolejnym odcinku, który nagram jest dzisiaj, mam 2 godziny na nagrywanie, to zrobimy te misje dla Sweeta, dwie misje zrobimy dla Sweeta, bo będzie miało dwie misje. I myślę, że wyrobimy się tak szybko się wyrobimy z tymi misjami, że spokojnie również dam radę popsejmować parę terenów. I te tereny faktycznie będę przejmować, ale to już wiadomo, będzie w kolejnym odcinku. No tak, w kolejnym odcinku to już będzie. I zostaną nam już ostatnie, finalne rzeczy do zrobienia, czyli właściwie już tylko i wyłącznie fabuła, przejmowanie terenów. Z przejmowania terenów myślę, że będą z te odcinki, ponieważ faktycznie tych terenów jest dosyć sporo do przejęcia, więc obstawiam, że będą z te odcinki i 2 odcinki fabularne. Więc myślę, że pojutrze, albo ewentualnie za 3 dni maksymalnie, skończymy GTA San Andreas. Już naprawdę niewiele zostało do końca. Ale to już tak naprawdę niewiele zostało do końca. Jesteśmy już bardzo blisko końca gry. Jestem bardzo blisko skończenia serii z Lokomanii, bo zostały jeszcze 2 odcinki. Lokomanii myślę, że chyba skończę trochę szybciej niż z GTA San Andreas. I właśnie gdy skończę serię i z GTA San Andreas i z Lokomanii, to będę robiła reset laptopa. Taki mam plan, że będę robiła reset laptopa, gdy skończę serię z tych dwóch gier. No i na serii nie będę w sumie myśleć, co dalej, bo 18 ulic of Steel to będzie seria, która się czasami będzie pojawiać. To nie będzie seria nigdy bieżąca. Ta seria będzie się pojawiać wtedy, jakiś odcinek z tej gry będzie się pojawiał wtedy, gdy faktycznie ewentualnie mogłabym coś jeszcze nagrać. To wtedy się właśnie pojawił odcinek z Witch of Steel. Gdy już wszystko inne nagrałam i stwierdziłam, że dobra, nagram Witch of Steel jeszcze. A co do moich ewentualnych innych planów na jakieś inne serie, no kurde, nie wiem, muszę się zastanowić w sumie. GTA 3, myślę, że po GTA San Andreas będzie GTA 3 i będę GTA 3 przychodzić na 100%. Doki Dead Mison, powrócimy do serii z Doki Dead Mison, ale to wtedy, gdy pogoda wreszcie się ogarnie i gdy faktycznie będzie wreszcie zimno na dworze. Ja specjalnie będę na okazję nagrywania takich gier jak Doki Dead Mison, będę zostawiać okno otwarte, żeby faktycznie ten wiatr również on wlatywał do środka i żeby faktycznie trochę tam utrzymywał temperaturę laptopa, żeby ten laptop się aż tak nie grzał. No bo ja już teraz na przykład jestem w stanie odsunąć faktycznie to, w jakiej temperaturze jest laptop, ma faktycznie wpływ na to, jak mi gra działa. No bo teraz faktycznie laptop się znowu aż tak nie grzeje, bo teraz przestało tak słońce oświecać, ślepić, już tak to przestało świecić, bo no trochę się słońce ogarnęło i teraz faktycznie nie ma takich cień, jakie miało dopiero co miejsce niedawno, gdy nagrywałem poprzednio odcinek z GTA San Andreas. Więc faktycznie tutaj temperatura i pogoda ma wpływ na to, jak mi ten laptop ostatecznie działa. No i to jest wiadomo, to zależy od gry, jaką mam uruchomioną, no ale akurat te nowe gry od Telda to jest, to spokojnie mogę grać. Tylko ja w te gry mogę grać faktycznie wtedy, gdy jest normalna pogoda, a nie gdy jest 30 stopni Celsjusza za oknem. Dlatego musiałem z tymi grami przystopować, no ale zamierzam do tej giery wrócić, gdy już wreszcie będzie normalna pora, gdy już wreszcie będzie normalna pogoda, no to się będzie faktycznie dało w te gry grać. Gdy się już będzie dało grać w te gry, no to wtedy, moi drodzy, wracamy faktycznie do serii z tych gier. Do Oki Dead Anifruit Returns będzie ponownie, do Oki Dead Final Season. Również ponownie zamierzam nagrać Batman od Telltale. Więc te gry od Telltale ponownie się pojawią. Ponownie będą nagrywane. No i w sumie nie wiem, co by tam jeszcze ewentualnie mogła nagrać. Tak myślę o tym, co bym jeszcze ewentualnie mogła do tego dodać.
bo GTA 3 będzie nagrywana na 100%, przynajmniej spróbuję GTA 3 przez na 100%, ale nie obiecuję, że to się uda. GTA 4 będę to chyba ewentualnie będę ponownie nagrywać po GTA 3, choć kurde, biorąc pod uwagę to, że no GTA 4 to jest w sumie takie nowsze GTA. I chyba jak najlepiej będzie, jak ja GTA 4 też nagram, taki poza bardziej letni, no ale biorąc pod uwagę to, że teraz będzie no sporo tych miesięcy, gdy będzie znowu letnie, letniej, gdy będzie znowu chłodniej, przepraszam, chłodniej znowu będzie, no to może akurat uda się dojść do GTA 4, no w sumie jak będę dosyć tak często też nagrywać GTA 3, to się powinno udać, no bo z GTA 3 nie będzie sporo odcinków, no ile by tam odcinków mogło być z GTA 3, nawet jakbym przechodziło GTA 3 na 100%, no to tych odcinków byłoby 50, biorąc pod uwagę to, że ja jednak trochę bardziej, jednak trochę więcej robię w odcinkach niż AT, niż ten Penetrator, bo jednak Penetrator, to on mało co robi w odcinkach, w tym sensie, że on jednak mało co robi w jednym odcinku, no i tak odnoszę wrażenie, że on to, tak trochę Penetrator na siłę wydłuża serię z poszczególnych części GTA. Więc z kolei ja jednak więcej robię w odcinkach i dlatego te odcinki to jest, no, jest mniej tych odcinków ogólnie. Dobra, Noki teraz. A najwięcej to oczywiście będzie tłowia. No ale właśnie z tego powodu, że tak te sprawy wyglądają, to w sumie wiecie co, chyba nawet zostawię ten kapelusz siedzeniowy, bo nawet ten kapelusz fajnie na nim wygląda. I ten kapelusz w sumie mu chyba zostawia. Zostawiamy ten kapelusz, zdajmy mu te okulary na pewno. Ale ten łańcuch mogę mu w sumie zostawić. Buty w sumie chyba też mu zostawię. A zmienimy ewentualnie spodnie i tą górę zmienimy. Więc tak to myślę zrobię. Trochę dziwnie te spodnie w ogóle wyglądają. To mają być eleganckie spodnie? No nie wiem, jakoś nie jestem przekonana. I właśnie ja taki sklep chciałabym mieć dostępny w GTA 6. Żeby jak u Lucy kupować eleganckie ubrania, jakieś sukienki, spilki. No bo sobie Saints Row było o tyle spoko, że dało się coś tam takiego robić, tylko w Saints Row to za mało ubrań było niestety. Z jednej strony fajnie, że takie ubrania można było kupować, to akurat mi się podobało i tym bardziej fajnie mi się grało tam tylko postacią w Saints Row, ale niestety mało tych ubrań było, na co ubolewam. Bo gdyby tych ubrań było więcej, to bym się bardziej przykładała do tego, żeby trochę zmieniać wygląd tej głównej bohaterki. Właśnie, jak mowa o Saints Row, to może bym w końcu Saints Row trójkę nagrała ewentualnie. Sobie Saints Row trójkę też bym mogła nagrać. Sleeping Dogs to mam. Sleeping Dogs w sumie to jest ta pozycja, którą myślę, że mogłabym ograć. Więc myślę, że być może ewentualnie będę seria ze Sleeping Dogs, bo w sumie no mam Sleeping Dogs. No, okej, okay, no w sumie no, nie ma znowu tak dużo tych ubrań. A może go tak na zielono ubierzemy? W sumie te zielone spodnie nawet mogłyby zostać. A tak ubierzemy go na zielono. Sweet będzie dumny. Tutaj mamy czerwoną, złotą, smoking, zielona kurtka. Dobra. Na razie weźmiemy te kurtki. Nie wiem, to ma być kurtka? Raczej chyba taki faktycznie garnitur, a nie kurtka. No okej, okay, jednak mało tych ubrań jest do kupienia ostatecznie, ale w sumie to może i dobrze. Sobie cię tak skończę i to w sumie jeszcze będę nagrywać kolejny. Zrobimy sobie fotofabułę. Będziecie mieli 3 odcinki z GTA San Andreas. Co myślę, że jest fajne. Tak, 3 odcinki z GTA San Andreas. Jedno lore wideo. Jeśli chodzi o lore wideo, to powiem tak. Ja wiem, że mogłabym nawet dzisiaj zrobić co jedno lore wideo. Ale nie zamierzam tego robić, bo chcę robić jedno lore wideo na jeden dzień. No jak na lore wideo, to nie chcę się aż tak przemęcać. Jeśli chodzi o lore wideo, jak mogę zrobić lore wideo, to wolę zrobić jedno lore wideo. Choć faktem jest, czasami były wyjątki, były dwa lore wideo, no, ale akurat dzisiaj znowu wolałem zrobić jedno lore wideo. Tym razem na temat zrobiłem lore wideo story z Regal Academy. Jest taka różnorodność trochę, bo ostatnio były lore wideo na temat postaci z Miraculum, a teraz proszę bardzo lore wideo jakieś postaci z Regal Academy. No i w sumie, jeśli chodzi o Regal Academy, to zrobiłem lore wideo o Lingling, zrobiłem lore wideo o story. Co mówię, co pozostałe postacie, co będę omawiać Rose, Travisa, Hołka, Zoe, no nie wiem, muszę pomyśleć. No i zielona kurtka, i to chyba będzie najlepsza. O, najlepszy wybór, właśnie. No to tak faktycznie wygląda jak taki elegancki Grove Street, i tak myślę, go pozostawię. Jedynie zmienimy, a to zdejmiemy mu jedynie okulary, bo tą czapkę na kapelusz nawet można zostawić, a jedynie zdejmiemy te okulary.
Tylko te okulary zdejmiemy, a resztę możemy spokojnie zostawić, bo tak to wygląda nawet ok. Ej, leci muzycka z GTA 5, jest taka gangsterska. No, akurat pasowuje się w klimaty, które teraz mamy, no bo wróciliśmy do Los Santos. Los Santos, czyli jedyne miasto, które było odzorowane w GTA 5 faktycznie. Twórcy oczywiście olali Las Venturas i San Fierro, co będzie mnie bez przerwy denerwować. No bo okej, GTA 5 to jest gra ze swoimi zaletami, w ogóle to nagrywałem GTA 5. Jest seria o mnie z GTA 5, więc jak chcecie, to możecie zobaczyć. Tylko niestety była to seria z problemami technicznymi, no ale po co bądź GTA 5 nagram. Tylko czyków było też sporo na 100. Dlaczego w GTA 5 było 106? Dlaczego w GTA San Andreas będzie trochę minimalnie więcej, ale to dlatego, bo jednak bardziej się składałem teraz do tych zece. W GTA San Andreas, a gdybym się to jest bardziej psuło zła. Gdybym zrobił kolejną serię z GTA 5. Tyle za bardziej by się psykodała do robienia poszczególnych zec. Zrobiłabym więcej zec w GTA 5. To wtedy też ostatecznie chyba z GTA 5 tak czy jak byłoby więcej odcinków niż z GTA San Andreas. Jednak ostatecznie GTA San Andreas, GTA 5, ostatecznie GTA 5 jest chyba jednak minimalnie dłuższą grą niż GTA San Andreas. Nie zmienia to faktu, że na razie i tak GTA 5 nie będę nagrywać, bo żeby ewentualnie ponownie nagrać GTA 5, to ja bym musiał mieć lepszy sprzęt. Ja bym musiał mieć lepszy sprzęt na te, przede wszystkim nagranie lepszej serii z GTA 5. No ale tak się składa, że niebawem mam dostać pieniądze. I tych pieniędzy nawet nie będzie mało, bo tu będą jakieś ilości większych, będą większej ilości pieniędzy. No i tak możliwe, że być może uda się kupić lepszy sprzęt, a kupię lepszy sprzęt, no to też zarazem. Być może, między innymi, uda mi się załatwić GTA 5, a jak ten sprzęt będzie naprawdę dobry, to być może nawet uda się wreszcie pyknąć Cyberbanka. No i to jest Wiedźmin 3, który będzie mi normalnie działał, już nie będzie żadnych problemów z Wiedźminem 3, też wtedy będę mogła na ludzie Wiedźmina 3 nagrywać. Dobra, grę zapisuję w tym miejscu. No i kończymy odcinek, to będzie na tyle, bywajcie.